Myślałem, że dawno nie byłem na konferencji prasowej w takim wyniku. Jeżeli bym miał być kibicem i spodziewać się, że komentować po tym meczu, że drużyna liderująca wygrała drużyną, która jest w strefie spadkowej, to bym się nie zdziwił. Natomiast to, co było na boisku, szczególnie w pierwszej połowie, to grały obydwie drużyny, stwarzały sobie sytuację. Nam się udało strzelić bramki i uważam, że to było w pewnym sensie ustawieniem gry. Tym bardziej, że wielu zawodników nie tylko bardzo chciało grać w tym meczu, ale pokazało się z dobrej strony. Gratuluję zawodnikom, którzy byli na boisku. Oprócz tego, że grali, to walczyli na mamy problem z kontuzją, może i chowa. A jest przerwa, być może wyliżemy rany. Tym bardziej, że mamy dwa arcyważne mecze. W tej rundzie jeszcze uczestniałem w Stoku i w Wrocławiu Wisłą Kraków. Nie bardzo zależało na tym, aby osiągnąć tutaj dobry wynik. Oczywiście ten Stoku też. Aby przeżyć jeszcze ten stadion we Wrocławiu, to będzie jakby potwierdzeniem tego, że kibice sympatycy wrocławianie przyjdą na ten mecz nie dlatego, że otworzono go, ten stadion, to dlatego, że przyjdą na drużynę. Mam nadzieję, że to się uda. A przyznać muszę, że bardzo żałuję, że tu nie siedzi koło mnie ten Jan Urban, którego jeszcze raz powtórzę, bo już napisano to bardzo cenię jako człowieka, nie będąc piłkarza. Dziękuję bardzo. Wie pan, ja dzwoniąc wiedziałem, że pan o to zapyta, natomiast pan wybaczy. Pan wybacza i telefon to jest raczej prywatne. Nie wiem, czy instrument, czy urządzenie, które sobie pozwoliłem użyć w momencie, jak już ta rozmowa nie miała wpływu na mnie inne. Być może tak było, ale proszę zwrócić uwagę, że działo się to szczególnie w drugiej połowie, w momencie, jak Zagłębie nie dopuszczało do siebie, że może ten mecz przegrać, a tym bardziej chciało odrabiać za każdym trafieniem. Mimo wszystko w Śląsku jest za dużo dobrych piłkarzy, aby tego nie starali się wykorzystać. Wykorzystali tylko tyle i aż tyle. Ponieważ zdaję sobie sprawę, co czeka tutaj nowego trenera w Zagłębiu, to wszystkim życzę trenerowi, aby od kolejnego meczu o tym zapomnieli, a w kolejnym meczu grali absolutnie o miejsce, do którego może nie wszyscy, ale wielu piłkarzy z tej drużyny zasługuje. Nie wiem, czekał na wejście już od kilku meczów przed. Rozpoczął, że tak powiem, brzydkim językiem mówiąc, na początku Zagłębie dość szybko. To z pewnością miał jakiś wpływ później na bardziej spokojną grę z naszej strony, a nerwową grę w poczynaniach piłkarzy Zagłębia. Jeżeli pan twierdził inaczej, że to nieprawda jest, no to dzisiaj zawodnicy pokazali, że trochę nie umieją tą piłkę grać. Natomiast przedstawiając sytuację Zagłębia, a wszystkim trenera Urbana, nie wiem, czy pan sobie pozwolił napisać, że sytuacja na czeka jest ciut lepsza jak trenera Urbana. Chciałbym mieć to ciut całe życie. Ja, z Ulizami. No, ok.
Kowy, Grabak, Esty Hauptzeit, Cyler, znaczy odsłonowa się tylko powiedzieć. Pierwsza piątka, brak koncentracji, na początku, potem zaraz druga z dystansu, chociaż próbowaliśmy cały czas wygrać na przodu i atakować. Na koniec to trener, dziękuję kibicom za to, że się świetnie zachowali. I w zasadzie to jest wszystko, co mogli powiedzieć. Mich schuldigen von ganze Mannschaft oder unsere Zuschauer, waren die war fantastisch, aber trotzdem hat man heute schwere Niederlage gekommen, das passiert. Meine zainkasowaliśmy te bramki. Pozytywem było na pewno to, że drużyna prowadziła przez całe 90 minut otwartą grę do przodu i cały czas pracowała. I potem te dwie kontuzje naszych piłkarzy, Apo i Rafał, 3-3-1, trudno było potem tą grę wyciągnąć. Und kurz vor dem 3-1 hat sich wieder der Patrick Rachwald verletzt. Dann war das Spiel noch vorbei. Aber ich muss sagen, dass die Mannschaft hat gearbeitet. Ich war nicht gewesen, dass die Mannschaft nicht... Trener uważa, że drużyna nie była nerwowa, tylko popełniała błędy. I teraz będziemy mocno na tym pracować, żeby te błędy eliminować. Powinno być najlepiej. Trener powiedział, że jest tutaj dopiero krótki czas w Zagłębiu i nie jest Neville'em Copperfieldem, żeby mógł natychmiast te błędy wyeliminować. I receptą na to jest tylko dalsza praca. Falsche Pässe gegeben und das ist alles, das ist Fußball. Wir müssen auch mehr arbeiten, sonst ist keine Welt. David Abbo ma jakiś poważniejszy uraz mięśnia, to potrwa troszeczkę, wyjdziemy do niego. Natomiast z Patrykiem jeszcze nie wiemy, czy trwają.